W tym filmie zobaczycie nagłe pojawienie się przerażających stworzeń, które u wszystkich wywołują ciarki. Ale zanim zaczniemy, wyłączcie światło, zamknijcie drzwi, a przede wszystkim trzymajcie się z dala od szafy, bo teraz nadchodzi pora strachu. Na tym nagraniu widzimy kobietę, która eksploruje opuszczone miejsce. Zobaczcie, co zostało uchwycone. Film został opublikowany przez Archangel Channel 2 lata temu. Nagranie nie przedstawia zbyt wielu informacji, a jedynie czysty strach przed byciem ściganym przez nadprzyrodzone stworzenie. Łowca Robert Ross z Nordek w Albercie w Kanadzie podczas wędrówki po lesie natknął się na stary kemping. Zauważył ciemną postać ukrywającą się za drzewem. Udało mu się nagrać film przedstawiający dziwnie wyglądające stworzenie, które go obserwowało. Przestraszony Ross uciekł z miejsca zdarzenia, twierdząc, że tym stworzeniem jest wielka stopa. Ten film został opublikowany 12 lat temu na kanale Scary Videos. Akcja filmu wydaje się mieć miejsce w obcym kraju. Możemy zauważyć ludzi siedzących późną nocą na chodniku, gdy w tle pojawia się coś dziwnego. Wygląda na to, że wideo zostało wycięte, ponieważ po chwili gnom zdaje się znajdować w całkowicie innym miejscu, bardzo blisko lasu, a po chwili znika. To nagranie pochodzi z tego samego kanału, co drugi fragment. Tutaj rzekomo również zostało uchwycone coś, co wygląda na wielką stopę. We wczesnych godzinach porannych 30 maja 2024 roku. Kierowca ciężarówki w pobliżu rezerwatu pierwszego narodu Sunchild w Albercie zauważył duże stworzenie o długości od 3 do 4 metrów, znajdujące się na wiejskim terenie przemysłowym. Po wyjściu z traktora mężczyzna zorientował się, co się na niego czai. Pobiegł z powrotem do swojej ciężarówki i szybko odjechał. Stworzenie udało się uchwycić dzięki kamerze samochodowej. Yeah, he hearing weird noises in the forest. What the f- oh, 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 what the f- what the f- Ten film został opublikowany przez użytkownika Reddita. Przedstawia ujęcie potencjalnego skinwalkera. Film trwa tylko 7 sekund i kończy się nagle. Ale da się zauważyć poruszającą się za drzewem tajemniczą postać o świecących oczach. Craziest noises. Listen. Kobieta o imieniu Maddie Ann twierdziła, że na jej podwórku wydarzyło się coś dziwnego. Słysząc dziwne dźwięki, postanowiła zbadać sprawę za pomocą latarki. Is anyone there? Oh my God. Anne sprawdza podwórko i po chwili poszukiwań zauważa ciemną postać ukrywającą się w cieniu. Ten film został opublikowany przez rosyjski kanał 9 lat temu. Przedstawia rzekome stworzenie, które zostało złapane w sieć przez rybaków w jeziorze Cranberry na Syberii. Co myślicie o tym nagraniu? Dajcie znać w komentarzach.
To nagranie zostało opublikowane 7 lat temu na YouTubie. Przedstawia rodzinę świętującą Boże Narodzenie w północnej Minnesocie, kiedy niespodziewanie zauważają coś dziwnego. Oh my god. Did you see that? Something's mine. Did you see that? No, what was it? No way. What the? Oh. Oh no. I hear something though. I still hear it. Oh my god. We better get back inside, guys. Yeah. Reżyser amator był w trakcie kręcenia horroru. 7 kwietnia 2012 roku założył na planie rytualny krąg. Następnego dnia wrócił na miejsce i zobaczył straszną postać, znajdującą się dokładnie tam, gdzie stworzył krąg. Stworzenia nie było, gdy wraz z aktorami wrócili do nagrywania. Reżyser wykluczył możliwość, że było to drzewo lub pień. Niczego świadom mężczyzna nagrywał wiejski krajobraz, kiedy przypadkowo uchwycił coś dziwnego, poruszającego się w pobliżu krzaków. Guy? Stworzenie wygląda jak czworonożny humanoid poruszający się w galopie. Zastanawiają się, czy mógł to być Skinwalker. Stwór po chwili znika z pola widzenia. Zdaniem osoby, która opublikowała nagranie, jej ojciec miał krótkie spotkanie z Wielką Stopą podczas jazdy przez Rochester w stanie Waszyngton. Zobaczcie nagranie. Film został opublikowany 7 miesięcy temu na platformie Reddit. Ten film został opublikowany na kanale The Polished Knob aż 12 lat temu. Na nagraniu widać młodego mężczyznę, który ewidentnie się czegoś boi. Wychodzi, aby to nagrać. I około godziny 21 uchwycił głowę czegoś, co wyglądało jak kosmita. Opublikowany w 2015 roku film na YouTube przedstawia grupę facetów eksplorujących nocą opuszczone miejsce. Udaje im się złapać humanoidalną postać, która jak widzimy nie jest zadowolona z ich wizyty. To nagranie rzekomo przedstawia ciało kosmity, które zostało znalezione w rowie. Materiał został opublikowany w 2015 roku i przedstawia obce stworzenie blisko kamery. W tym filmie dwójka przyjaciół postanawia zwiedzić nocą pustynię. Jeden z nich, Brayden, eksploruje po raz pierwszy. Planują wejść do tuneli, ale zmieniają zdanie i za cel obierają obszar za skalną ścianą. Podczas spaceru napotykają przerażające dźwięki i postacie, w tym kota, który wydaje się ich obserwować. Pomimo wielkiego strachu, kontynuują eksplorację okolicy.
nagle zauważają zbliżającą się do nich tajemniczą postać, co powoduje ich ucieczkę do samochodu. Dude. Okay. We're on. We're on. You gotta go. Dude, let this book in it. Go. W tym filmie, opublikowanym w 2012 roku przez Jacki Ricci, kilku chłopaków eksplorowało opuszczony basen na obrzeżach Angulem. Nagle chłopcy odkryli dziwne stworzenie. Ten mężczyzna eksplorował las w 2016 roku i opublikował ten materiał na swoim kanale, który nosi nazwę Treat TE. Na nagraniu udaje mu się uchwycić niezidentyfikowaną istotę na swoim telefonie. Może to łóżek. Podczas eksploracji jaskini lodowej liczącej ponad 100 milionów lat oraz znajdującej się na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. W Hallstatt w Austrii sfilmowano ducha. Na filmie grupa eksploruje głęboki las i zmierza w stronę lodowych jaskiń. Wspinając się rozmawiają o bolączkach podróży i wspominają o obecności słynnego naukowca. Mężczyźni zerkają za krawędź i zdają sobie sprawę... To nagranie zostało opublikowane na YouTube 16 lat temu. Z filmu wynika, że w 1957 roku mieszkańcy miasta Emerson donieśli, że widzieli dziwne, cieniste stworzenie. W sierpniu 1997 roku, około 3 km od miejsca pierwotnej obserwacji, myśliwy znalazł kamerę wideo, która została przekazana władzom. Zawartość taśmy była przerażająca i pozostaje niewyjaśniona. You see that? Right there. Look, 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 look. Oh my god. That's not an animal. I don't like it. Okay, 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 fuck. Go, 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 go. Go. Fuck. Mężczyzna o imieniu Rick Grebenik podczas nagrywania filmu donosi, że na jego podwórku po raz drugi pojawiła się dziwna istota przypominająca demona. Opisuje stworzenie jako mające ludzki kształt, ale jest zniekształcone i porusza się jak postać z filmu science fiction. Mężczyzna nagrywa całe zdarzenie iPadem. Jest zszokowany tym, co widzi. Wspomina, że 3 noce temu usłyszał, jak otwierają się jego drzwi i że coś weszło na taras, ale szybko się wycofało. Wierzy, że nawiedza go demoniczna istota i prosi o duchową ochronę, kontynuując nagrywanie tego stworzenia. Film nakręcony w Dallas w Teksasie przedstawia ogromnego smoka siedzącego na szczycie wieży radiowej. Choć niewiele wiadomo na temat tego, kto zdołał to nagrać, ani o jego dokładnej lokalizacji, to smok jest wyraźnie widoczny. Można zobaczyć, jak macha skrzydłami i spokojnie odlatuje. Operator kamery, który stał na ruchliwej ulicy, uchwycił ten oszałamiający moment. W tym filmie młody chłopiec pokazuje swoją tajną bazę w lesie, entuzjastycznie opisując kryjówkę, którą zbudował ze swoim kuzynem.
jednak w trakcie eksploracji tego miejsca zauważa dziwne stworzenie poruszające się wśród drzew. Zaczyna go gonić. Zobaczcie, co udało mu się nagrać w trakcie ucieczki. Is that a cow? Oh, freak! Ah, ah, ah! To wideo jest niezwykle tajemnicze. Najstarszym źródłem, do jakiego udało mi się dotrzeć, było rosyjskie konto i był to jedyny przesłany tam plik. Brak jakichkolwiek informacji w opisie i brak napisów, nie było również żadnego komentarza autora. Jednak wizualnie można spekulować, że jeśli film jest prawdziwy, to tym stworzeniem może być mały elf, który jest oszołomiony lub śpi. Czasami można zauważyć, że porusza głową, dając oznaki życia. Maja 2004 roku, około godziny 18:30, podczas jazdy quadem, nagrano film przedstawiający bestię z Gum Hill. To drugi raz, kiedy autor widzi stworzenie, zwane również Wielką Stopą, ale po raz pierwszy udaje mu się je sfilmować. To pierwszy znany film przedstawiający bestię z Gum Hill. Wcześniej uchwycono ją tylko na zdjęciu wykonanym w latach 80. Film nagrano niedrogim aparatem cyfrowym z wodoodporną obudową. Lokalna legenda opowiada o tym nieagresywnym i samotnym stworzeniu od ponad 100 lat. Bestia ma około 2 metrów wzrostu i waży 160 kg. Nazwa bestia z Gum Hill jest używana jako hołd dla lokalnej legendy. W omawianym filmie osoba zgłasza, że padła bateria w jej najnowszym aparacie i wspomina, że słyszy dźwięki, gdy zbliża się do tunelu. Po wejściu do niego nadal słyszą dźwięki, ale mimo to wyrażają chęci na nawiązanie kontaktu ze stworzeniem, bez względu na konsekwencje. Przez cały film osoba wielokrotnie woła "witam", próbując nawiązać kontakt. Hello? Ten film został opublikowany w 2018 roku przez Colina Hegarty. Z opisu wynika, że widzieli tę postać kilka razy. Najpierw zobaczyli, jak podchodzi do jelenia i próbuje go schwytać. Mężczyzna wyjął telefon i zaczął nagrywać. Chociaż nie mówią, że to na pewno Wielka Stopa, to bardzo niepokojące jest to, że ktoś straszy ich na terenie posiadłości. Wyjaśnili, że są trzy różne filmy, ponieważ kuzyn ich znajomego przestraszył się i wyłączył telefon, aby wbiec do domu. Flashlight. Go get the flashlight, Eric. Holy f***. What the f*** is that? Nobody, everybody's It's behind the bush again. That's gotta be what that sound is. What?
It's behind the bush over there. It was definitely on two roads. Yeah, where? Oh, there it is. Yeah, you're on it right now. Right there. You see it right there? It's huge. See it over there? Right there. You see it walking? Dude, that's on two roads. Watch it. Get the flashlight on it. Hey! Hey! It's a person. They're messing with us. Dude, this isn't a game. No one's messing with us. Flashlight on. Eric, turn the flashlight on. If anything, Eric's playing. Alright. Well, it's getting down again. It's never been this close. Alright, time to go. Why don't we get this big bottle? That's not a person. It could be easily just someone messing around in a ghillie suit. No one's here. Something over there is making noise. Na tym nagraniu mężczyzna twierdzi, że po raz trzeci uchwycił przerażające stworzenie, mimo że przez kilka dni nie widział żadnych jego oznak. To pewnego wieczoru usłyszał coś, co przypominało kroki na jego dachu. Wyszedł na zewnątrz i oto co nagrał. Hear that? Hello? Oh my God! Mężczyzna twierdzi, że poszedł do tego zoo z powodu przerażającego stworzenia, które tam przebywa. Mężczyzna zaczyna wchodzić do zoo, które jest pełne ludzi. A kiedy jest wystarczająco blisko, zauważa w klatce coś przerażającego. To zostało opublikowane na kanale YouTube w 2017 roku. W filmie rzekomo uchwycono gnoma, który przechadza się po okolicy. Ten mężczyzna twierdzi, że słyszy dziwne dźwięki podobne do kroków, dochodzące z jego strychu. Przy jednej z takich okazji postanawia nocą przeszukać strych z latarką i wtedy zauważa coś strasznego. I think it's just a raccoon. Oh my God!